Chciałem Państwa powitać po półrocznej przerwie, ponieważ od marca, od lutego nie było wernisażu, bo ostatni wernisaż był w lutym. No i dzisiaj nastał ten dzień, prawda, że ten wernisaż się odbywa. Chciałbym Państwu przedstawić Panią, tym się przedstawiać nie trzeba, ale to pro forma, Panią Batę Plińską i Halinę Pachrotę, panie z naszego Stowarzyszenia Miłośników Sztuki, bo tak to się nazywa, to jest taka bardzo ładna nazwa. Co do samych prac, to jest sporo pleneru, dlatego sporo pleneru jest, ponieważ my jeździmy co roku na plenery. W tym roku też był plener, całe szczęście, bo to jest był koniec czerwca i przełom czerwca i lipca i byliśmy na plenerze w Krzemoszycach. Mieszkam i pracuję w Międzyrzecu. Po studiach pracowałam w Puławach dosyć długo. Jak się przeniosłam do Międzyrzeca, to miałam okazję od początku, od momentu założenia tegoż koła miłośników sztuki, zaczęłam przychodzić, uczęszczać, malować. Jest mi tu dobrze. To jest moja odskocznia od codzienności, także wyjątkowo dobrze się tu czuję. Moimi obrazami ulubionymi to jest ginąca architektura, czyli odchodzące jakieś budowle, które widzę, że już długo nie będą istniały. Próbuję to utrwalić na obrazie. No a poza tym pejzaże, to jest taka podstawa, gdzie na plenerach tylko to głównie malujemy. Państwu dziękuję przede wszystkim za przybycie Państwu w tych okolicznościach. Jest to bardzo trudne i dla nas też to było trudne. Wszyscy będą oglądali to może w kuluarach. Zapytają, co autor miał na myśli malując, mimo że to jest może pejzaż, ale może ten pejzaż też coś znaczył dla autora. Z urodzenia jestem Międzyrzeczanką, mieszkam w Białej Podlaskiej, a pracuję w Siedlcach. Także przemierzam kilometry, obserwuję przyrodę i stąd moja taka tematyka, pejzaż. Niby taki normalny, ale niekoniecznie, bo taki mój osobisty. Jak nam może tej techniki brakuje, ponieważ to jest inny zawód, jaki my wykonujemy. Dlatego też pan Andrzej Szczerbicki stara się nam to przekazać. Mam taki cykl obrazów. To są obrazy tak stylizowane w starych ramach. Takich stylizowanych, starszych ramach. I to są obrazy, w którym pejzaż jest jednym drzewem. Kiedy przychodzi zmierzch, zaczyna się noc, jedno drzewko. Później jest, kiedy jest piękny zachód słońca, jedno drzewko. Później, kiedy jest nawałnica i wieje silny wiatr, jest jedno drzewko. I to jest dla mnie takie zjawisko. Zjawisko przyrodnicze, że to jedno drzewo, ta samotność w tej przyrodzie, ono cały czas, prawda, żyje. Pokonuje te wszystkie trudności. Ja zajmuję się pejzażem, ja lubię pejzaż, ale pejzaż mój nie jest taki może wesoły, jest smutnym pejzażem, ponieważ ja widzę kurczącą się przyrodę. Ta ingerencja człowieka jest dla mnie bardzo przygnębiająca. Szkoda mi tych bagienek, nad którymi właśnie mgła się roztaczała. Szkoda mi tych małych oczek wodnych, gdzie było słychać żabki, jak rechotały. I ta przyroda się tak bardzo kurczy, bez ingerencji człowieka, że jest mi trochę smutno. Stąd ten pejzaż, mimo że kolorystyczny i taki może głównie las, ale smutny, nie jest do końca taki szczęśliwy las, taki wesoły, taki przyjazny dla wszystkich, bo ta ingerencja powoduje, że te rośliny nie wiedzą, jak się obronić. To nie są nowicjuszki, które tam malują od pół roku czy od roku i dopiero stawiają pierwsze kroki tych obrazów, to już panie namalowały sporo. Myślę, że spokojnie by się takich galerii kilka uzbierało, gdybyśmy te wszystkie prace pozbierali. No dobrze.